Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maryjo, Ave Maryja. Dzisiaj, panowie, gromadzimy się w tym świętym miejscu, w tej pięknej łąży, na tej świętej ziemi, aby prosić Boga, by dalej chronił naszą ojczyznę, by dalej był z nami, by nam błogosławił. I dlatego tak bardzo ważne jest to błogosławieństwo i obecność wśród nas kapłanów, na czele z księdzem biskupem łomżyńskim, biskupem Januszem Stepnowskim, którego gorąco powitajmy. Wojownicy Maryi, którzy zebrali się tutaj na tym placu, pochodzą z różnych części naszego kraju. Widziałem, tutaj jest transparent z Ludźmierza, pięknego sanktuarium maryjnego na Podhalu, czy Włocławek, czy Toruń, z Radomia, z różnych części naszego kraju. Wojownicy Maryi to są młodzi mężczyźni, zazwyczaj ojcowie i mężowie. Waszym pierwszym powołaniem być, tym pierwszym powołaniem jest to, aby być kochającym mężem, a też z tego wynika, aby być ojcem, który wskazuje swoim dzieciom właściwy kierunek w ich życiu. To jest właśnie rola Ojca i w Starym Testamencie, ale i w dzisiejszych czasach, tym bardziej, że wiele naszych młodych ludzi gubi się w tym codziennym życiu. Jest to piękny widok, kiedy na ulicach jednego z miast Europy są młodzi mężczyźni, którzy modlą się na różańcu. Wydaje się, że w tej współczesnej, w cudzysłowie tak zwanej wyzwolonej, nowoczesnej Europie modlitwa być może jest przeżytkiem. Ale modlitwa, drodzy bracia i siostry, jest dla nas, a dla was tą wielką siłą. A szczególnie modlitwa, której rozpamiętujemy tajemnicę życia Jezusa i Maryi. Niech ta modlitwa umacnia was, drodzy wojownicy Maryi, w byciu kochającym mężem i w byciu tym ojcem, który wskazuje właściwy kierunek życia dla młodego pokolenia. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Bracia, chwyćmy się za bary. Stwórzmy siłę naszych serc, naszych ciał, naszej tożsamości bycia wojownikami, walczącymi, w walce duchowej o to, co najważniejsze. Uwielbiam Cię. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się... Tajemnicy, bracia, rozważmy ten fragment Ewangelii. Maryja udała się z pośpiechem w górę. Maryja przeszła 153 km,